Pan z wami. Druga niedziela Adwentu, która gromadzi nas w naszych parafialnych świątyniach, zachęca nas do tego, aby przygotować drogę Panu i prostować dla Niego ścieżki swego życia. Przypomniała nam o tym pieśń przed chwilą śpiewana, rozpoczynająca świętą liturgię. Trzeba mieć odwagę, aby wyjść na pustynię swojego serca, aby wyrwać się z tego chaosu dnia codziennego, tego szumu, rozgwaru, wrzasku, krzyku, piętrzących się spraw i tych ważnych, ale i tych mniej albo wcale nieważnych, a obecnych. Trzeba wyrwać się z tego wszystkiego, by podjąć trud powrotu do Boga, bo jeśli tego nie zrobimy, zgubimy Go. Zgubimy Go, przestanie być ważne dla nas w życiu. Nasze życie będzie życiem bez Boga, a nawet może doprowadzić do tego, że Boga obwinimy za wszystko. Wytoczymy przeciwko Niemu różnego rodzaju broń, tak jak to się dzisiaj czyni w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej. Chcąc pokonać Boga, obwinia się Boga o wszystko. Trzeba nam się umieć i chcieć z tego wyrwać, aby dokonać rewizji dotychczasowego życia. Ważne jest jednak, by będąc spragnionym Bożej obecności i bliskości, ufnie z odwagą wychodzić na spotkanie z tym, który przychodzi w każdej chwili naszego życia. Przychodzi do nas, staje obok nas, czeka na zaproszenie. Pragnie współpracować z nami, licząc na to, że i my będziemy z Nim współpracować. Mając wzrok, który nie zamyka się tylko na wymiarze doczesnym naszego życia, na chwilowym zadowoleniu, chwilowej przyjemności z tego, co robimy, ale sięga poza życie doczesne, jeśli jesteśmy wierzącymi. Sięga w wieczność. W tym kontekście powinniśmy w tej ciszy serca patrzeć i przyglądać się i oceniać siebie, swoje życie, decyzje, działania. Wszystko po to, aby droga ku Bogu była drogą prostą, abyśmy nie zaprzepaścili tego cudownego daru opłaconego cierpieniem i śmiercią Zbawiciela Świata, Syna Bożego, daru, którym jest szczęśliwa wieczność. Dzisiaj, w 21 dzień modlitw i pomocy Kościołowi na Wschodzie, pamiętamy o naszych braciach i siostrach borykających się z wieloma trudnościami. Bądźmy wrażliwi i hojni na wzór wspomnianego dzisiaj świętego Mikołaja, który patronuje wielu dzieło dobroczynne. Ufnie złóżmy przed Bogiem wszystkie nasze własne sprawy. Módlmy się pokornie o ustanie pandemii, o siłę hardy ducha dla wszystkich tych, którzy niosą pomoc zagrożonym epidemią. Módlmy się o powrót do zdrowia za tych, którzy są chorzy. Prośmy o te wielkie łaski duchowej siły dla medyków, dla służb mundurowych, dla wszystkich wolontariuszy, którzy otwierają swoje serce na bliźniego, spieszą mu z pomocą. Ja w sposób szczególny, sprawując tę świętą liturgię, modlę się o zbawienie wieczne dla zmarłych Antoniego i Zofii, rzeźnik, Teresy i Tadeusza Płachta. Ojciec Wacław w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej modli się o zbawienie wieczne dla świętej pamięci Marii Płaza. Przeprośmy Boga za swoje grzechy. Panie Jezu, który oczekujesz od nas pokuty i nawrócenia serca, zmiłuj się nad nami. Z
Zmiłuj się nad nami. Chryste, który wzywasz nas do powrotu do Ciebie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który pragniesz, aby wszyscy ludzie ujrzeli Twoje zbawienie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytając Księgę proroka Izajasza. Pocieszcie, pocieszcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowano, bo odebrały w ręki Pana karę w dwójnasób na wszystkie swe grzechy. Głos się rozlega. Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana. Wyrównajcie na pustkowiu gościenie z waszemu Bogu. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszelkie góry i wzgórza obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zboża niziną gładką. Wtedy się chwała Pana objawi. Zobaczy ją wszelkie ciało, bo powiedziały to usta Pana, wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie. Podnieś mocno Twój głos, zwiastunku dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się, powiedz miastom ludzkim, oto wasz Bóg, oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie pasterz pasie swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem. Jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Oto słowo Boże. Bogu niech będą ciebie. Czytanie z tego listu świętego Piotra Apostoła. Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was tajne, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat,
a 1000 lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do Was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną spalone. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy święty w postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i ziemi nowej, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was zastał bez plamy i skazy, w pokoju. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do Niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od Niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Oto Słowo Pańskie. Chwała Chrystusa. Wierzę w jednego Boga. Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, niestworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Oto dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi,
który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Bogu, który posyła do swojego ludu proroków, zawierzmy nasze prośby. Módlmy się za Kościół w krajach byłego Związku Radzieckiego, by niósł ludziom pokój, nadzieję, był źródłem pojednania i uzdrawiania ludzkich więzi. Ciebie prosimy. Za naszą Ojczyznę, by było w niej szanowane życie każdego człowieka, od jego poczęcia, aż do jego naturalnej śmierci. Ciebie prosimy. Za dzieci, aby mogły wzrastać w rodzinach zbudowanych na fundamencie miłości. Ciebie prosimy. Za organizacje humanitarne, by niosły skuteczną pomoc opuszczonym i potrzebującym. Ciebie prosimy. Za naszych bliskich zmarłych, przyjaciół, znajomych, dobroczyńców, zmarłych parafian, za świętej pamięci Antoniego, Zofię, Teresę, Tadeusza, Marię, aby otrzymali wieczną nagrodę w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy. I za nas samych, byśmy mieli wrażliwe serca, na wzór serca świętego Mikołaja i umieli dzielić się z innymi tym, co sami posiadamy. Ciebie prosimy. Boże, doświadczamy Twojego towarzyszenia na drodze naszego adwentowego przygotowania się na przyjście Zbawiciela. Wejrzyj łaskawie na nasze prośby przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Za chwilę zaśpiewamy pieśń na ofiarowanie. Wszyscy mogą sobie usiąść, a ja zapraszam maluchy z dorobkiem całego tygodnia, czyli z tymi dobrymi uczynkami, które ufam zostały spełnione i ubogaciły każde z Was z osobna i całą rodzinę. A życzę Wam oczywiście na nowy tydzień wytrwałości w spełnianiu dobrych uczynków. Dzisiaj tak się złożyło, że jesteście w domu więcej czasu, niż gdybyście chodzili do szkoły, więc okazji jest też dużo. Wykorzystujcie te okazje. Zarówno mali, jak i duzi. Młodzież też. Krzysiek. Wszechmogący Boże, daj się przebłagać naszymi pokornymi modlitwami i ofiarami. A ponieważ brak nam zasług, które mogłyby za nami orędować, wspomóż nas swoją łaską przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Tobą.
serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynię. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił Twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których czuwając z ufnością oczekujemy. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej przeczystym oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Mikołajem i wszystkimi świętymi,
którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako Panią zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Czekam na Ciebie, Jezu, Panie, cichę błagam.
skarbem duchowym pokornie błagamy Cię, Boże. Spraw, abyśmy przez udział w Eucharystii nauczyli się mądrze oceniać dobra doczesne i miłować wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pragnę teraz pobłogosławić opłatki, którymi będziemy się dzielić na początku wieczerzy wigilijnej. Dzielenie się opłatkiem w Wigilię lub w okresie uroczystości Narodzenia Pańskiego to piękny i wymowny zwyczaj religijny, jaki zachowujemy w naszej ojczyźnie na wzór naszych przodków. Chleb jest darem Boga Stwórcy i owocem pracy ludzkich rąk. Kiedy zasiadamy do posiłku przy wspólnym stole, na znak jedności i braterstwa dzielimy się chlebem oraz innymi pokarmami. Co roku na początku wieczerzy wigilijnej łamiemy biały chleb, opłatek i składamy sobie życzenia, dobre słowa wymieniane między członkami rodziny i przyjaciółmi. Wyjaśniają sens gestu łamania chleba. Mówią one, że pragniemy być dla siebie dobrze, dobrze jak chleb, że pragniemy żyć naprawdę w zgodzie, w jedności, ponieważ wspólnie spożywany chleb, który powstał z nieba i z wielu ziaren pszenicy. Łamanie się opłatkiem przypomina także, że Syn Boży dla nas stał się człowiekiem i ustanowił Eucharystię, której pod postacią chleba i wina daje nam siebie na pokarm, daje swoje ciało i krew, aby nas zjednoczyć we wzajemnej miłości. Uwielbiajmy Boga za dar chleba i dar Eucharystii. Prośmy Go, by pobłogosławił nas i te opłatki, które w wieczór wigilijny weźmiemy w swoje dłonie i będziemy łamać przy naszych rodzinnych stołach. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Ty z miłości posłałeś na świat swego jednorodzonego Syna, który pod postacią chleba daje nam swoje ciało jako pokarm i zadatek nieśmiertelności. Na pamiątkę Jego narodzenia zasiądziemy do wspólnego stołu i będziemy łamać opłatkiem. Pobłogosław nas, pobłogosław te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców, składać sobie wzajemnie świąteczne życzenia. Napełnij nasze serca życzliwością, miłością i pokojem, abyśmy codziennym postępowaniem potwierdzali to, co wypowiadać będziemy ustami. Spraw, abyśmy byli dla siebie nawzajem dobrzy, dobrzy jak chleb i kiedyś zgromadzili się na braterskiej uczcie w Twoim Królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. W liturgii tego tygodnia przypada w poniedziałek wspomnienie świętego Ambrożego, we wtorek uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Msze święte w naszym parafialnym kościele w uroczystość niepokalanego poczęcia o godzinie 8 i 17. To dzień odpustu w parafii Jasiany. 11 grudnia przypada rocznica śmierci sługi Bożego, księdza Wincentego Granata. Będziemy modlić się o jego beatyfikację. 13 grudnia to z kolei dzień modlitw za ofiary stanu wojennego. Dzisiaj przypada pierwsza niedziela miesiąca grudnia, niedziela adoracyjna. Za chwilę wystawienie Najświętszego Sakramentu i krótka adoracja.
następnie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Dzisiejsza niedziela, druga Adwentu, to także dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, po mszy świętej, zbiórka do puszek na ten cel, za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zapłać. W zakrystii można nabywać świece na stół wigilijny, świece Caritas, ofiary pozyskane z rozprowadzania świec, jak każdego roku, tak i w tym przeznaczone są jako materialne wsparcie dla najbardziej potrzebujących tej pomocy. Można także odebrać kolejny numer Gościa Niedzielnego, a przed Kościołem rozprowadzany jest tygodnik Niedziela. Profesorowie bronią świętego. Mamy lekarza, idźmy do niego, tajemnica dobrej spowiedzi. Wielkie straty w Bożej winnicy, co z wolnością sumienia, zarządzanie agresją, kiedy język dzieli ludzi, to tylko niektóre z tytułów tego numeru tygodnika Niedziela. Zachęcam do sięgnięcia po prasę. W przyszłą sobotę od godziny 9 zbieramy nakrętki. Serdecznie proszę o pomoc młodzież poszczególnych wiosek. Słowa podziękowania kieruję ku wyznaczonym rodzinom z Piechów za przygotowanie świątyni i wysprzątanie oraz za ofiarę na kwiaty. Bóg zapłać. O sprzątanie w najbliższą sobotę proszę kolejne rodziny do 37 numeru. Dziękuję wszystkim składającym ofiary w minionym tygodniu na Kościół. Państwu Alinie Paterak z Babul, Antoniemu Golba z Piechut, Sławomirowi Durda z Piechut, Janowi i Zofii Śledzione z Zarównia, Agacie i Kamilowi Pazdek z Zarównia, Władysławowi Piechota z Zarównia, Katarzynie Łącz z Zachwiejowa i rodzinie Państwa Wrażyn z Zachwiejowa. Na polichromię Kościoła panu Józefowi Sroczyńskiemu z Zarównia oraz na ogrzewanie Kościoła Państwu Alinie Paterak z Babul, Mieczysławowi Małodzińskiemu z Zarównia, Józefowi Sroczyńskiemu z Zarównia, Katarzynie Łącz z Zachwiejowa, Edwardowi Kołek z Piechut, Sławomirowi Durda z Piechut, Agacie i Kamilowi Pazdyk z Zarównia, rodzinie Państwa Wrażeń z Zachwiejowa, Władysławowi Piechota z Zarównia, Antoniemu Golba z Piechut, Katarzynie Piechota z Zarównia i Andrzejowi Pieruk Zachwiejowa. Wszystkim ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, z którymi spotykaliśmy się w minionym tygodniu na mszy świętej Roradniej, szczególnie najmłodszym parafialnom, i serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy w rozpoczynającym się drugim tygodniu Adwentu. Poświęciłem przed chwilą opłatki. W imieniu pana Witka chciałbym serdecznie zaprosić na chór wszystkich parafian. Można zaopatrzyć w opłatek, poświęcony opłatek. Oczywiście od wielu lat pan Witek w taki sposób korzysta z naszej pomocy, z naszego wsparcia. To jest forma podziękowania mu za cały rok pracy. Dla niego naprawdę nie jest to łatwe wyzwanie. Starnobrzega motorkiem, szczególnie w brzydkie dni, zimne dni. To jest wyrzeczenie i samozaparcie i ja mu dziękuję za to, bo myślę, że niejednokrotnie, kiedy pana Witka, no, rzadko się to zdarzało, ale kiedy go brakło i byliśmy zdani na siebie, to odczuwaliśmy ten brak w sposób ewidentny i oczywisty. W przepisach liturgicznych muzyka sakralna, muzyka organowa ma swoje znaczące miejsce i ubogaca liturgię. Natomiast kiedy brakuje tego instrumentu kościelnego, liturgia siłą rzeczy jest uboższa w swoim zewnętrznym oprawie i odczuwamy to. Natomiast chciałbym w tym momencie, kiedy decydujemy się i zastanawiamy, czy iść, czy nie iść, bo z tym bywa niestety różnie i to jest trochę smutne, naprawdę trochę smutne, bo korzystamy w wielkim wymiarze, a potem mamy tutaj dylemat i wielki problem. Ale chciałbym, żebyśmy, gdy rozważamy w sobie to,
pójść czy nie pójść, to żebyśmy mieli na uwadze te chwile, kiedy Go nie ma i jesteśmy zdani na siebie. I w tym znajdowali motywację, ale przede wszystkim rozumieli okoliczność. Bardzo serdecznie o to proszę. Odbierając opłatek, okazujemy, czy wyrażamy podziękowanie za Jego pracę, składając ofiarę, to jest ofiara na utrzymanie Pana Witka. Od wielu lat tak funkcjonuje. Ja się cieszę, że przyjął takie rozwiązanie, choć on mi nie mówi o wielu rzeczach, uczciwie powiem. Dowiaduje się gdzieś dopiero pośrednio. I nie chciałbym być w jego skórze, idąc od domu do domu, tak jak chodził kiedyś, i czasami być traktowanym, przepraszam, jak domokrążca, któremu ja szanuję każdą złotówkę i nigdy o pieniądzach wam nie mówiłem. Ale jeżeli się mu rzuca 5 zł za cały rok pracy, to chciałbym, żeby ten, któremu taką ofiarę daje, przyjął te zasady działania, czyli przez cały rok przychodził tu do kościoła, przynajmniej na te 2-3 godziny, raz w tygodniu i popracował, tak czy inaczej. I praca zawsze się znajdzie, pomoc jest mile widziana. Ale czasami gdzieś, proszę mi wybaczyć, to wszystko jest gdzieś w nas zaburzone. Nie chcę atakować tu, broń Boże, nikogo i proszę tego tak nie odbierać. Ale jeżeli nie mam wyrzutów sumienia i nie czuję skrupułów, kiedy idę, staję przy ladzie i kupuję paczkę papierosów i płacę 15 zł, to jest Twoje zdrowie, Twoje życie. Chcesz je marnować, proszę bardzo. A tutaj, oceniając pracę całego roku, daję 5 zł i to jeszcze z komentarzem, no to jest to przykre i świadczy o człowieku. Niezbyt chlubnie, niestety. Ale niestety tak też się dzieje. Liczę naprawdę na zrozumienie i na szacunek wobec człowieka i jego pracy. Niech to nie będą jakieś personalne rozgrywki, okazja do tego, żeby udowodnić komuś, co się o kimś myśli, albo jak się go postrzega. Nie, bo to świadczy o tym, jak mały jest ten, który taką metodę działania przyjmuje. Naprawdę, w swoim człowieczeństwie, a zawsze może być wielki. Bo wszyscy możemy być w człowieczeństwie swoim wielcy, piękni i wspaniali. I ku temu powinniśmy dążyć. Dlatego liczę na wasze zrozumienie. Intencje w nadchodzącym tygodniu odprawiane będą w następującym porządku. Jutro msza święta w intencji zmarłej Katarzyny Łącz, odprawiana w 30 dzień od jej śmierci, zamówiona przez córkę Kazimierę. O 8 we wtorek w intencji zmarłej Józefy Sobczyk, odróży niewiasty z Labu. O 17 we wtorek w intencji zmarłej Józefy Czechura, zamówiona przez Rafała Czechurę. W środę w intencji zmarłej Zofii Domagała, zamówiona przez panią Marię Brodzin. W czwartek w intencji zmarłego Stanisława Tyniec, zamówiona przez córkę Annę. W piątek w intencji zmarłej Janiny Partyka, zamówiona przez panią Annę Partyka z Piekut. W sobotę w intencji zmarłej Marii Płaza, w 30 dzień od jej śmierci, zamówiona przez syna Marka z rodziną. W niedzielę 13 w intencji zmarłych Władysława Loc, w 17 rocznicę śmierci i Antoniny Loc. O 10.30 w intencji zmarłego Józefa Barszcz, w rocznicę jego śmierci. Przez cały tydzień ksiądz Wacław odprawia mszę świętą gregoriańską w intencji świętej pamięci Marii Płaza. Oh,
Panie, jesteś naszym Ojcem, pisze prorok Izajasz. Dobrze jest wiedzieć, że nie jestem sierotą, Panie. Mam Ojca. Mam Ojca, który nie jest tylko jak Ojciec. On jest Ojcem, ponieważ chce swoje dzieci. Ty mnie chcesz, Panie. Chcesz mnie mieć obok siebie. Nie jestem sierotą. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, czytamy w pierwszym liście do Koryntian. Jako Twoje dziecko Boże, czuję się dowartościowany przez Ciebie i dowartościowany przy Tobie. Dajesz mi łaskę, kochasz mnie bowiem za darmo. Dlatego jestem, istnieję, ponieważ mnie kochasz i dajesz mi pokój. Czuję się przy Tobie bezpiecznie, zanurzony w Twoim pokoju, którego świat dać nie może, ale i zabrać nie potrafi. To nie jest stracony czas trwać w bliskości Ojca, który daje mi łaskę i pokój, miłość i bezpieczeństwo. Jednocześnie wiem, że inni też trwają tutaj, jako Twoje dzieci. Jesteśmy przecież braćmi i siostrami w Chrystusie. Dlatego będziemy powtarzać wspólnie: bądź błogosławiony, Ojcze. Bądź błogosławiony, Ojcze. Bogu mojemu dziękuję wciąż za was. Bądź błogosławiony, Ojcze. Dziękuję za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. Bądź błogosławiony, Ojcze. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko. Bądź błogosławiony, Ojcze. Świadectwo Chrystusa utrwaliło się w was. Bądź błogosławiony, Ojcze. Nie doznajecie wtedy braku żadnej łaski. Bądź błogosławiony, Ojcze. On też będzie was umacniał aż do końca. Bądź błogosławiony, Ojcze. Wierny jest Bóg, który nas powołał do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Bądź błogosławiony, Ojcze. Także serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą. Ja nie chcę Cię obrażać, nie chcę wędrować po manowcach grzechu, a jednak wciąż to czynię.
Nie chcę upadać, bo wiem, że jesteś dla mnie wciąż łaskawy i miłosierdzie Twoje nie zna granic, a jednak potrafię zapomnieć o tym i potrafię być wyrachowany w swoim życiu. Dlatego wołam, przepraszamy Cię, Panie Jezu. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. Grzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. Wszyscy byliśmy skalami, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. Wszyscy opadliśmy zwiętli jak liście. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. Nasze winy poniosły nas jak wichory. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. Nikt nie wzywał Twojego imienia. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. Nikt się nie zbudził, aby Cię chwycić. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. Oddałeś nas w moc naszej winy. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich. Prosimy Cię, stwarzaj nas, Panie, na nowo. W Tobie bowiem jestem wzbogacony we wszystko, we wszelkie słowo i poznanie, czytamy w pierwszym liście do Koryntian. Twoje spojrzenie i słowo Chryste dają mi to, czego potrzebuję, aby żyć. Dają mi miłość i mądrość. Daj mi teraz oczy otwarte i uszy słuchające, abym dosłownie tylko choćby przez te trzy krótkie chwile, na tyle mnie jeszcze stać, zechciał popatrzeć i posłuchać w ciszy, jak na mnie patrzysz i co do mnie mówisz. Jakie słowo skierujesz teraz do mnie? Jakim wzrokiem na mnie popatrzysz? Pomagaj mnie, Panie, abym nigdy nie odstąpił od Ciebie, który żyjesz i próbujesz na wieki wieków.
że Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.